A co ty tu robisz? Chcę tamtego swojego szaca przykludzić i mamy jechać obejrzeć kaplica świętej Barbary na 170. Może coś z tego będzie. A co ty tu robisz? Ja przyjął za Konrada. A co Konrad? Nie, co się tu stało? Nie może? A to ty nie wiesz? Nie. To pójdź go obejrzeć. Tu go możesz. Obejrzyj się, jak on wygląda. Cześć. Nie pogoduję, nie umiał go dać. Byłeś na szpilu. Czekaj. Nie, jo nie był. Ja też nie był. Jo, ale oglądał w telewizji, fajnie, było super. Mecz pierwszoklasa. Sekulicz, obrońca opie za akcją dobijo i brama strzelo. Ale Jezus widział już w końcu brama strzelę u siebie. Na Wisła i dymy. Ja na Wisła i dymy, hop, ja to familia biera. Już mam wolne wypisane. Obejrzy się, idzie moja cera z szacym. Jedzie z nami na poziom świętej Barbary do kaplicy. Kule, nie gór się, ale już mu wycieczka, no już idę, wiesz, dzięki, cześć. No to pójdź, idziemy. Cześć, Kasiu. Konrad, przewodnik, który na szpilu głos stracił. Kasia, Krzysiu. Cześć. A to z ciebie taki kibic? Co my w kaplicy świętej Barbary? Zdejmijcie teraz. W piątek jest mecz z Wisłą. Będziesz kibicował Górnikowi? Oczywiście, że będę kibicował. No ale sentyment mam też do Krakowa. W końcu 5 lat tam studiowałem. Górnicy wierzą, że święta Barbara pomogła Górnikom i w robocie, i przy szpilu. A w co wierzą w Krakowie? W Krakowie to na odwrót. W różne bajki wierzą. Że pokonają Górnika, Smoka Wawelskiego i tak dalej.